Witam na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Wartą Poznań. Z nami trener Pasów Jacek Zieliński. Na początku prosimy o przegląd kadry przed zbliżającym się spotkaniem. To, tak jak wszyscy wiedzą, Kamil Pestka szykuje się do zabiegu. Prawdopodobnie, jeśli nic nie wydarzy, to zabieg będzie w poniedziałek. Jewchen Konoplianka jest chory. No niestety coś go złamało, więc nie trenuje z drużyną. Pozostali zdrowi, gotowi do gry. Bardzo dziękuję. Przed zadawaniem pytań bardzo proszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Michał Knuralow, Kraków. Trenerze, to ja wrócę jeszcze do Kamila. Ta operacja będzie się w Polsce czy za granicą, bo zawsze są różne opcje. Nie, no z tego co wiem, będzie się w Polsce. Nie wiem jeszcze dokładnie, gdzie. Dzisiaj rozmawiałem z Kamilem, ale to jeszcze porozmawiamy, myślę spokojnie, czy tam jutro, jeśli będzie na w Rącznej, a jak nie, to w niedzielę przy okazji meczu. Na pewno w Polsce, natomiast konkretnej lokalizacji nie znam. A to jego środowisko jakby wybierało, czy klub też miał decyzję? Bo znaczy, tak no, nawiązuje klub do tego, zaproponował, co... natomiast wiadomo, że to jest zdrowie Kamila, on o tym wszystkim decyduje, więc no, dajmy jemu się wypowiedzieć. Oczywiście, ja jeszcze zapytam przy okazji, jak ma mikrofon, o Hebo Rasmussena, bo nie wymienił pan jego nazwiska, to znaczy, że nie, wszystko w porządku. W porządku, trenował dzisiaj już z pełnym obciążeniem, także jest okej. Ale musimy się liczyć z tym, że Kamil już w tym sezonie nie zagra, tak? Liczymy się z tym. Liczymy się z tym. Pan wspominał, że w związku z tym będziecie jeszcze się starać, póki jeszcze okienko, kogoś w zamian. Czy... No staramy się, parę dni jeszcze zostało, natomiast no to nie jest tak prosto teraz trafić zawodnika, który zastąpi powiedzmy Kamila Pestkę, bo już takich na rynku zostało niewielu, więc jeśli nic się po prostu nie wydarzy takiego, że ktoś nam spasuje, to po prostu będziemy się martwić o to taką, powiedziałbym, wzmocnienie tej lewej strony w zimowym okienku transferowym. Także jeśli teraz nic nie wyjdzie, no to na to wpływu zbytniego nie ma człowiek. No, no właśnie, gdyby odpukać się nie udało nikogo ściągnąć, no ma pan Michala Siplaka. I co jeszcze są? Jakie są jeszcze alternatywy? No różne opcje są. No, może zagrać prawonożny zawodnik z lewej strony, więc tak też bywało w różnych klubach, w różnych sytuacjach, więc no co mogę powiedzieć? No, próbujemy jeszcze. Jeszcze próbujemy, natomiast pole manewru i możliwości są no niestety ograniczone. Dzień dobry, panie trenerze, Stanisław Malec, teraz pracy.pl. Panie trenerze, to już jest przesądzone, że Kamila nie będzie do końca sezonu? Znaczy, ja myślę, że tak. No, no, dzisiaj mamy koniec sierpnia, zabieg, rehabilitacja. Ja nawet patrzę pod kątem tego, jak Thiago się rehabilitował, a kontuzji doznał trochę wcześniej i zabieg chyba był też trochę wcześniej. No, bo praktycznie doszedł na koniec sezonu, ale jeszcze w dyspozycji takiej, że no, pod grę w pierwszej drużynie to raczej nie było szans. Więc liczymy się z tym, że może być tak, że Kamila nie będzie do końca sezonu. Grzegorz Wojtowicz, PAP. Panie trenerze, chciałem o mecz zapytać o Wartę. Przeciwnik, który w tym sezonie jakoś tak się składa, że punktuje na wyjazdach, nie u siebie. Jak podchodzicie do tego meczu? Bo to jest rywal, z którym każdy mówi, że się bardzo niewygodnie gra i trzeba się trochę namęczyć, żeby ich tą obronę jakoś tam rozmontować. No, każdego, myślę, rywala trzeba potraktować jak najbardziej poważnie i namęczyć się, żeby rozmontować jego obronę. Warta rzeczywiście zespół, który punktuje w tym sezonie tylko na wyjazdach, ale zespół bardzo solidny, grający bardzo solidnie w defensywie, więc na pewno zdajemy sobie z tego sprawę, że tu nie ma łatwych spotkań. Mamy swój plan na Wartę, liczymy, że uda się ich po prostu przełamać. Natomiast oczywiście w niedzielę to wszystko pokaże boisko. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, mecz o 12:30 to taka mało piłkarska pora. Czy to ma jakieś przełożenie na mikrocykl do takiego meczu? Znaczy, no ma przełożenie, no bo zazwyczaj trenuje się w godzinie meczu, więc ten tydzień akurat, no, pogoda jaka jest taka, wszyscy widzimy. Staramy się minimalizować ryzyko jakiegoś, powiedzmy, przytłumienia tymi upałami, więc te treningi są krótsze, intensywniejsze. Natomiast rzeczywiście jest to specyficzna pora, ale też trzeba się do niej dostosować. W całej Europie grają też w niektórych krajach mecze o tej porze i nikt nie robi jakichś tam problemów, więc myślę, że piłkarz profesjonalny nie powinien mieć żadnych problemów, żeby dobrze zagrać o 12:30.
Marcin Budziński został zatwierdzony do pierwszej drużyny, może występować w Ekstraklasie. Jakie ma pan wobec niego plany i przy okazji kwestia przepisu, jaki ogranicza możliwość występowania piłkarzy również w rezerwach. Co pan o tym? Znaczy, przepis dla mnie jest absurdalny i od początku to mówię, bo nie wiem, kto to wymyślił, że wprowadza się limit minutowy i zawodnicy, którzy grają powyżej tego limitu, nie mogą grać dalej w rezerwach. Przecież zdarzają się kontuzje, przerwy, pauzy. Fajnie by było takiego chłopaka ograć, nie masz możliwości, więc no nie ułatwia nam to życia. Jest to jakiś, nie wiem, skąd wzięty ten przepis, czemu on ma w ogóle służyć, skoro mówimy o tym, żeby w rezerwach ogrywać zawodników, nawet po kontuzjach. Natomiast co do Marcina Budzińskiego, wrócił, zaczął treningi z drugą drużyną, wyglądał bardzo dobrze, jest wyróżniającym zawodnikiem w każdym meczu drugiej drużyny. Zgłosiliśmy go do kadry ekstraklasowej, bo uważam, że on swoimi umiejętnościami, doświadczeniem jest nam jeszcze w stanie pomóc. Bo jeszcze nawiązując do Kamila Pestki, no bo wypadł wam kapitan drużyny, czy w tej sytuacji doszło do jakiejś zmiany i kto teraz jak gdyby przejmie jego rolę? Wiadomo, on tu może być przy drużynie, natomiast... Nie ma żadnych jakichś nowych, nie wiem, wyborów. My wybraliśmy radę drużyny, w radzie były też ustalone zasady, kto jest pierwszym kapitanem, kto w razie jego kontuzji, pauzy jest tego. W tym momencie opaska kapitana przejmuje Michał Siplak. Jeszcze trenerze, wybiegnę do przyszłego tygodnia, bo czeka was mecz z Łagowem w Pucharze Polski. No i pytanie, czy to będzie właśnie szansa dla dublerów i no, żeby się panu pokazali z jak najlepszej strony. Znaczy mamy generalnie taki tydzień specyficzny, bo w ciągu 6 dni gramy 3 mecze i to 3 mecze no, w przyszłą sobotę z Rakowem. Kolejny taki bym powiedział mecz z zespołem z czuba tabeli, więc 3 mecze, które trzeba zagrać na jak najlepszym poziomie, z jak najlepszym wynikiem. Natomiast Puchar Polski traktujemy jak najbardziej poważnie. Ja nie przewiduję, żeby nie wiadomo jaka liczba dublerów w tym meczu grała. Postaramy się pojechać tam najmocniejszym składem, jak najbardziej poważnie traktując ten mecz, więc tak mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć.